Najlepszy piernik last minute na święta, a na dodatek jest to piernik inflacyjny, więc zrobisz go za jakieś 12 zł. Ale to nie koniec, dlatego że ten piernik wystarczy jedynie zmiksować. Tak, wyjdzie każdemu. Składniki możesz dodać w dowolnej kolejności. To dzieciom nieproste. Dwie szklanki mąki, szklanka cukru, szklanka mleka, jedno jajko, pół szklanki oleju, dwie solidne łyżki albo nawet trzy łyżki przyprawy do piernika, do tego dwie łyżeczki sody, łyżka miodu i miksujemy. Miksuj ciasto 5 minut, aż będzie jedwabiście gładkie. O takie, zerknij. Przelej ciasto do foremki i piecz 60 minut w 160 stopniach. Och, cudownie wygląda. A jeszcze lepiej smakuje, wierz mi. Jeśli masz ochotę, użyj dowolnej polewy albo dowolnych bakali do piernika i daj znać, czy skorzystasz z tego przepisu.